przed materiałem mamy pytanie do was. W jakim mieście w Polsce według was najlepiej zorganizować majora? Nie ma co się specjalnie czarować. Ostatnie wyniki naszych polskich formacji pozostawiają naprawdę wiele do życzenia i gdyby nie fakt, że mamy rodzimych graczy rozsianych po międzynarodowych zespołach, które dają radę, to szczerze można byłoby powiedzieć, że tak fatalnej sytuacji nie mieliśmy praktycznie od początku sceny Counter-Strike'a kiedykolwiek. Na szczęście mamy za granicą graczy, którzy dają nadzieję polskim kibicom na lepsze jutro. Zacznijmy jednak od początku. Jak pewnie wiecie, turniej lanowy V4 naszym w pełni polskim drużynom kompletnie nie wyszedł. Przegrali dosłownie wszystko, co byli w stanie, dodatkowo na słaby przeciwników. Wydawało się jednak, że może jest to tylko zwykła wpadka. Niestety, w SA Premier wszystkie nasze rodzime formacje nie radzą sobie najlepiej. AGO przegrali ostatnio w bardzo słabym stylu przeciwko Double Pony. W tej chwili najwyżej w grupie, jeśli chodzi o nasze zespoły, jest ekipa Anonymo ze względu też na małą ilość spotkań, które rozegrali. Są na ten moment na czwartej lokacie, Wisła na piątej, a AGO dopiero na siódmej. Niewiele lepiej było też w ESL Pro League Conference. Wisła przegrała najpierw z Godsend, a potem z Eternal Fire. W miarę dobrze zaprezentowali się gracze Anonymo, w których widać na pewno potencjał. Ostatecznie jednak pokonała ich ekipa Sprout z Kejem, zajmując 7-8 miejsce. Wystarczy spojrzeć też na ranking HLTV. Najwyżej jest ekipa AGO, która najpewniej jeszcze trochę spadnie, mają 37 miejsce. Mocno spadli zawodnicy Izakobor, Honoris czy też Wisły. Ogólnie tak źle nie było od naprawdę długiego czasu. Jedyne co jeszcze podtrzymuje na duchu jest fakt, że AGO wciąż jest zakwalifikowany w ESL Pro League. Oby tam nastąpiło jakieś przełamanie. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Jak mogliśmy się dowiedzieć z Twittera Łukasza Pożyczka, była duża szansa na kolejnego majora w Polsce. Ostatnio pojawił się wywiad z CEO PGL-a. On sam zdradził, że poza Szwecją brane były pod uwagę Dania, Rumunia oraz Polska. Ponadto zaznaczając, że do turniejów PGL-a będą dopuszczali jedynie zawodników, którzy wcześniej się zaszczepili. Oczywiście sam fakt, że Polska ponownie była w myślach organizatorów, daje też w pewnym stopniu jakąś szansę, że następny major być może odbędzie się w naszym kraju. Oczywiście ten następny największy turniej CSGO najpewniej będzie organizowany przez kogoś innego, ale wciąż mogą mieć gdzieś z tyłu głowy atmosferę m.in. z PGL-a Major Kraków. Dajcie znać, w jakim mieście powinno się to odbyć. Oficjalnie do CSGO zawitał tryb Squid Game, który wcześniej czy później musiał ujrzeć światło dzienne. Szczerze mówiąc, patrząc na sam fakt, jak zostało to zrobione, warto naprawdę przetestować. To wszystko możecie pobrać standardowo na workshopie. Wracając w pewnym stopniu do organizowania następnego majora, to na ten moment trwający turniej Blast Premier Fall Final pokazuje tylko, że to właśnie oni powinni mieć możliwość, aby te największe zawody w CSGO przeprowadzić. Podobnego zdania jest chociażby były trener Astralis Zonic. Jak stwierdził, jeśli chodzi o produkcję, scenę i całokształt, jakie dostarcza Blast, to dla nas zaszczyt, że mamy takiego organizatora. To samo też stwierdził Dupri, który napisał krótko: Valve, dajcie już majora Blastowi, to zupełnie inny poziom. Tak już a propos tego eventu, to mamy pewnego rodzaju niespodziankę. Team Liquid, który rozpada się w zasadzie w drobny mak, eliminuje z turnieju Ninjas in Pyjamas, pokazując, że w tym składzie jest jeszcze potencjał. Ponownie też dobrze zaprezentowała się formacja Astralis i niewiele brakowało, żeby pokonać Vitality. Ogólnie zarówno BlameF, jak i Config robią mega robotę dla tej drużyny. Łapcie screeny z areny w Kopenhadze, naprawdę robi wrażenie. Tak jeszcze a propos tego, to największa telewizja informacyjna w Danii postanowiła pokazać rodakom sukcesy ich rodzimych formacji, takich jak Heroic, którzy pokazywali akurat event Blast Premier. Gdyby Polska też teraz byłaby na takim poziomie, zapewne telewizja jeszcze mocniej by się zaangażowała. Słabe wyniki w Wiśle Kraków zbierają swoje żniwo. Wczoraj z zespołem pożegnał się Markoś, czyli snajper tej formacji. Nie ma co się oszukiwać, jego ostatnie występy nie należą do najlepszych, a na turnieju V4 w Wiśle zdecydowanie brakowało rasowego snajpera, którym wiemy, że Markoś potrafi być. W jego miejsce wszedł Minion na razie w roli stand-ina, który pomoże tej formacji m.in. w play-inach EIM Katowice. Sam Wiktor stwierdził jednak, że nie będzie tam prowadzącym, a jedynie będzie pomagać Szperowi w tej roli. Co sądzicie o tych zmianach? Dajcie znać w komentarzach. Ameryka najpewniej może wstać z kolan. Szykują się dwa naprawdę dobre składy, które już wkrótce prawdopodobnie ujrzą światło dzienne. Do Team Liquid ma dołączyć Nitro, Shox, Vini, OC plus ich obecny gracz Elish. Evil Geniuses natomiast ma mieć w swoich szeregach Stewie 2K'a, Nafa, Breeziego, Cerka plus Dapsa albo Automatica. Brzmi to naprawdę ciekawie i oby doszło to do skutku.
Dziennikarz HLTV wpadł na naprawdę ciekawy pomysł, który mógłby też pojawić się w CSGO na stałe. Jak napisał na Twitterze, wyobraźcie sobie, jakby drużyny prezentowały swoje nowe składy przy wyjściu na scenę i tym samym żegnając się z jakimikolwiek rosterlockami. Najpewniej się to nie wydarzy, choć brzmi to naprawdę interesująco i byłoby czymś, co przyciągnęłoby jeszcze większą widownię na transmisję z danego wydarzenia. Dostaliśmy od niektórych z Was wiadomość, że klatki na sekundę od ostatniej aktualizacji mocno się popsuły, do takiego stopnia, że nie da się momentami grać. Warto przy czymś takim wyrzucić wszystkie komendy z parametrów startowych, które wpływają na FPS-y i sprawdzić, czy któryś z nich przypadkowo nie powodują odwrotnego działania. Jeśli chodzi natomiast o Windowsa 11, to dowiedzieliśmy się, że wielu graczy ma zlokowane klatki przykładowo na 144, przez co gra się dosyć dziwnie. Warto zatem zrobić to, co użytkownik Reddita, wyłączając taką synchronizację pionową, którą mamy w systemie. Dignitas ma w swoich szeregach nowego trenera, którym został doświadczony Pita. W przyszłości trenował m.in. Freiberga czy też Foresta w Ninjas in Pyjamas. Jayzar przechodzi do duńskiego Ambush Esports na zasadzie wypożyczenia z Nine. Jak możemy się dowiedzieć z serwisu BUB, CD Projekt Red zdradził co nieco o pierwszym dodatku, jaki powstaje do Cyberpunka. W ramach wywiadu z Rzeczpospolita Adam Kiciński zdradził, że w tym roku nie będą już wypuszczać żadnej aktualizacji do głównej gry. Intensywnie pracują nad wersją na nową generację konsol, która ma być wydana w pierwszym kwartale 2022 roku wraz z ogromną aktualizacją 1.5. Ponadto możemy się dowiedzieć, że z każdym miesiącem coraz więcej osób pracuje nad pierwszym dodatkiem do Cyberpunka. Nie powiedziano orientacyjnej daty premiery, wiemy jednak, że powstaje i pracuje nad nimi coraz więcej pracowników CD Projekt Red. Gonna get spammed away by Kerrigan, but still he's managing to hang on. Oh, he comes up. He's got himself 2 and 3. The B site holds strong and Olaf is what's left. At least going for a lurk, but Config's already ahead of it. And Olaf's got a little fight. 1 on 1. 9 HP versus 14. And Lucky nails the clutch. Talk to the new guy. Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejść swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszych kodach na Hellcase, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.